Witam. W tym filmie zajmiemy się procedurą odpowietrzenia układu paliwowego w silnikach Common Rail. Jest to czynność bardzo prosta, lecz niestety często pomijana. Ze względu na brak wiedzy lub odpowiedniego oprogramowania często sięga się po opcję kręcenia silnikiem, aż do momentu, gdy układ odpowietrzy się samoczynnie. Jest to błąd, który może w niektórych przypadkach prowadzić do skrócenia żywotności układu paliwowego, czy też na przykład rozrusznika. Ja natomiast pokażę, jak w kilku prostych krokach można wywołać odpowiednią procedurę odpowietrzenia układu. W tym celu przechodzimy do programu MaxiEGU oraz łączymy się ze sterownikiem silnika. Po udanym połączeniu klikamy na zakładkę Adaptację oraz wybieramy procedurę o nazwie Odpowietrzenie układu paliwowego. Wyświetli się okno na temat samej procedury wraz z krótkim opisem jej przebiegu. Zakładam oczywiście, że wymieniliśmy filtr paliwa na nowy, a więc aby wystartować procedurę trzeba spełnić standardowe wymagania, czyli zapłon włączony oraz silnik wyłączony, napięcie minimalne przekraczające 12 V oraz odpowiednia ilość paliwa w zbiorniku. Zaleca się również podczas trwania procedury nie używać pedału gazu, a na pewno nie uruchamiać silnika. Po spełnieniu tych warunków klikamy na przycisk Start. W tym momencie, jak było widać, na desce rozdzielczej pojawi się ikona świec żarowych oraz przez około 2 minuty będziemy słyszeli charakterystyczny dźwięk dla pracy pompy paliwa. Następnie, gdy kontrolka zniknie oraz praca pompy ucichnie, możemy wyłączyć zapłon oraz ponownie włożyć kluczyk i włączyć silnik. Po tak wykonanej procedurze mamy pewność, iż układ paliwowy został odpowietrzony poprawnie, przy czym oszczędziliśmy niepotrzebnej suchej pracy pompy wysokiego ciśnienia czy innych komponentów układu paliwowego. Podsumowując, mam nadzieję, że chociaż trochę przydał się ten prosty poradnik. Zapraszam do komentowania oraz przesyłania sugestii. Dziękuję za uwagę i pozdrawiam.